Witam serdecznie. Dziś porozmawiamy o diecie. Zbliża się wiosna wielkimi krokami. Dzisiaj jest przepiękna słoneczna pogoda. Na pewno część z Was już zaczyna myśleć o tym, jak zadbać o siebie lepiej, żeby lepiej wyglądać latem. Być może część z Was chce zgubić troszkę nadprogramowych kilogramów, które pozbierały się nam zimą. No, na pewno dla nikogo nie będzie zaskoczeniem fakt, że żeby osiągnąć sukces, nieważne czy chcemy zrzucić kilogramy, czy lepiej się poczuć, czy po prostu lepiej wyglądać, no to oczywiście jest dieta i ćwiczenia. Być może część osób teraz na mnie się oburzy, ale badania jasno pokazują, że jednak kluczem do sukcesu jest dieta. Co nie znaczy, że oczywiście z ćwiczeń fizycznych należy rezygnować, ale jednak na tej diecie należy się skupić. Problem polega na tym, że jesteśmy zapracowani, mamy dużo rzeczy na głowie i zdrowa dieta, czyli jej przygotowywanie, wydaje nam się po prostu prawie jak Mission Impossible. W związku z tym dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak możecie w taki zapracowany dzień wcisnąć troszkę tej zdrowej diety. Zacznijmy od śniadania. Jeśli mamy możliwość zjedzenia śniadania w domu, no to super, ale większość osób, które ja znam, niestety nie ma takiej możliwości, bo po prostu nie ma czasu. I finał jest taki, że albo tego śniadania nie jedzą, albo jedzą byle co. A żeby polepszyć swoje zdrowie albo zgubić kilogramy, to najlepsze śniadanie, idealne śniadanie jest białkowo-tłuszczowe. Co to znaczy? To znaczy, że najgorszą możliwością, jaką możemy zrobić, to jest zjedzenie kanapki, albo jogurtu, albo owocu, albo jogurtu z owocami, jeszcze gorzej, dlatego że te potrawy powodują mocny wyrzut insuliny. A tego chcemy rano uniknąć. Chcemy łagodnie wejść w dzień, dlatego tutaj pomoże nam tłuszcz i białko, no i oczywiście w towarzystwie dużej ilości warzyw. Jeśli ktoś może zjeść sobie takie śniadanie w domu, to super. Jeśli nie, można je po prostu wziąć do pracy. Ja tutaj mam przygotowane rzeczy, więc biorę sałatkę troszkę. Wkładam je sobie do takiego lunchboxa, które sobie później zapakuję do torebki, po prostu. Więc tak, mamy sałatę, ja akurat bardzo lubię cebulkę, więc sobie tutaj wdaję troszkę cebulki, pomidorki, proszę bardzo, awokado, tu mamy już tłuszcz, tak. Ach, już dam całe, akurat lubię awokado. Można sobie dodać troszkę pesteczek, ja bardzo lubię, dodaję słonecznik. Pestki dyni, może troszkę za dużo. I żeby uzupełnić o białko, tym razem dodaję wędzonego łososia. Można dodać jajko, można dodać wysokiej jakości wędlinę, można dodać wcześniej zgrillowanego kurczaka. Także po prostu chodzi o to, żeby był właśnie dodatek białka. Mięsnego, jeśli ktoś jest weganinem, wegetarianinem, można dodać sobie tofu. W czasie na przykład ugrylowane, czy jak kto lubi. Także to jest idealne śniadanie. Można je przyprawić jeszcze odrobiną oliwy z oliwek i ja jeszcze często, żeby zakwasić, dodaję ocet jabłkowy. To jest opakowanie zastępcze. Jak kupujecie ocet jabłkowy, dobrze by był, żeby był właśnie taki mętny z farfoclami. Są osoby, wiem, które sobie same przygotowują ocet jabłkowy. W każdym razie chodzi o to, żeby on nie był przeźroczysty, bo właśnie taki nieprzeźroczysty jest dużo bardziej zdrowy niż przeźroczysty. Ten lunchbox akurat, który ja tutaj mam, ma dwie komory. Za chwileczkę Wam złożę. Jeszcze jedna uwaga, jeśli ktoś potrzebuje śniadanie na ciepło, to ten lunchbox daje taką możliwość, po prostu możemy nawet do drugiej komory wpakować coś, co chcemy podgrzać, jeśli mamy taką możliwość do podgrzania w pracy. Zamykamy to oczywiście.
Tutaj jest taka gumowa zatyczka czy silikonowa zatyczka, którą trzeba otworzyć i na 30 sekund możemy włożyć do mikrofalówki i podgrzać sobie jedzenie i wtedy mamy coś na ciepło. Ja akurat nie jestem zwolennikiem podgrzewania w mikrofalówce, dlatego ja do tej drugiej części pakuję sobie po prostu drugie śniadanie. A co na drugie śniadanie? No idealnym drugim śniadaniem i tutaj jest właśnie miejsce na owoc i orzechy na przykład. Dlaczego takie śniadanie? Po pierwsze dlatego, że ono właśnie nam daje energię, bo daje nam cukier w postaci fruktozy i daje nam tłuszcz w postaci orzechów. Czyli na przykład tutaj mam, ja bym normalnie pokroiła to jabłko, tutaj bym je włożyła, wsypała trochę garść orzechów i idealne drugie śniadanie, nawet do pochrupania przy komputerze, jeśli ktoś pracuje przy komputerze, tak jak ja, wtedy można sobie spokojnie zjeść. Także mamy wtedy dawkę energii, nie jesteśmy głodni, aż do pory obiadowej. No, na obiad chcemy przeważnie coś ciepłego. Tutaj z pomocą przychodzi mi przynajmniej ten termos obiadowy. Ja mam taki zwyczaj wekowania potraw, czyli czy to są zupy, czy jakieś pulpety, czy no cokolwiek akurat gotuję, tak, co z sosem jest, co można zawekować, to ja to wekuję. Później tylko otwieram słoik, podgrzewam w garnku i tak właśnie zrobiłam tym razem. Tym razem mam barszcz ukraiński. Nalewam sobie tutaj go do tego termosu obiadowego. On jest dość gęsty, tam jest dużo warzyw, ziemniaków, on jest bardzo odżywczy. Jeśli ktoś potrzebuje mieć ten barszcz ze śmietaną, można sobie dodać śmietany. Następnie zakręcam go w tym termosie. Ten termos świetnie trzyma temperaturę. Także na obiad po prostu mam ciepły posiłek. Tym sposobem przychodzę do domu i nie jestem wilczogłodna, nie rzucam się na byle co. Przychodzę i mam czas spokojnie przygotować ten ostatni posiłek, jakim jest kolacja. No i właśnie, co na kolację? No, tutaj jest miejsce na węglowodany. Propozycja na kolację, co to może być? Makaron pełnoziarnisty z pesto. Albo ten sam makaron pełnoziarnisty w wersji z suszonymi pomidorami, z natką pietruszki i z czosnkiem. Może być właśnie kromka razowego pieczywa w towarzystwie warzyw. Ważne, żeby właśnie te warzywa jednak się znalazły, żebyśmy oprócz węglowodanów dostarczyli sobie dużo składników odżywczych. Jeszcze jedna uwaga, dość ważna. Większość z nas zaczyna dzień od filiżanki kawy, przynajmniej te osoby, które ja znam osobiście. Sama tak robiłam, natomiast kawa, szczególnie wtedy, kiedy chcemy zrzucić zbędne kilogramy, jako pierwszy napój w ciągu dnia nie jest dobrym pomysłem, ponieważ też funduje nam wyrzut insuliny i pośrednio podnosi poziom cukru we krwi. Dlatego ja osobiście zmieniłam kawę na zieloną herbatę. Zielona herbata też lekko pobudza, ponieważ ma w sobie kofeiny, ale też ma polifenole. Na pewno, ja zresztą o polifenolach już mówiłam, zresztą jest artykuł również na stronie inutri.pl, który możecie sobie poczytać. Natomiast panie na pewno będą zainteresowane taką ciekawostką, że zielona herbata chroni nasz kolagen, czyli pijąc zieloną herbatę, chronimy naszą skórę i utrzymujemy ją dłużej w młodości. Ja w tej chwili sobie wyciągnę już ten zaparzacz, bo ciekawostką, jeśli chodzi o zieloną herbatę i polifenole, jest to, że najlepiej one przyswajają się w towarzystwie witaminy C i cukru. Ale tak, jeśli chodzi o cukier, no to rezygnujemy z cukru, bo chcemy zgubić zbędne kilogramy na przykład. W związku z tym ja osobiście używam albo ksylitolu, ale w tej chwili mi się skończył, więc nie będę go używać. Natomiast mam w zastępstwie cukier kokosowy, który jest bardzo fajny. On daje taki lekko karmelowy, zresztą on przepięknie pachnie, karmelowy posmak, więc daję go tak niecałą łyżeczkę sobie tutaj do tej herbatki. No i witaminę C. Przyznam się, że można dodawać zwykły kwas askorbinowy, ale dla mnie osobiście smak jest taki
średni, delikatnie mówiąc, więc ja zdecydowałam się na acerole, gdzie tutaj też właśnie jest taka naturalna witamina C i też około łyżeczki wsypuję sobie do tej herbatki. No, to się wszystko bardzo pięknie rozpuszcza. Ja sobie to mieszam. Przykrywam. Zakręcam. I jestem gotowa do wyjścia. To piję sobie w drodze do pracy. Rano sobie, później przychodzę do pracy, zjadam sobie moją sałatkę białkową. Na obiad zjadam przeważnie jakiś ciepły posiłek, albo zupę, albo jakieś mięso w sosie, najczęściej też z sałatką. I tym sposobem udaje mi się zdrowe jedzenie przemycić do zapracowanego dnia. Zapraszam na naszą stronę inutri.pl, gdzie znajdziecie te wszystkie gadżety, czyli lunchboxy, kubki bambusowe, termiczne, ten termos obiadowy. No i oczywiście zapraszam do naszej bazy wiedzy, gdzie znajdziecie więcej nagrań i artykułów o tym, jak prowadzić zdrowy tryb życia.